Od jednego takiego, co zaręczył się ze skamerem, po drugiego innego, co to myślał, że krokodyl w zoo nie jest prawdziwy. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Roberto Cazzaniga, popularny włoski siatkarz, przez aż 15 lat randkował, a nawet zaręczył się ze skamerem, podającym się za brazylijską modelkę Alessandrę Ambrosio. Kapitanowi Gioia del Colle najwyraźniej nie przeszkadzało, że swojej wybranki serca ani razu nie widział na oczy. Rozmowy przez telefon i media społecznościowe wystarczyły, aby przez półtorej dekady wysłać jej ponad 700 tysięcy euro, a nawet samochód Alfa Romeo, samemu wpędzając się w długi. Co aż nie do pomyślenia, za całym oszustwem okazała się stać 50-letnia znajoma mężczyzny wraz ze swoim chłopakiem. Numer 9. 25-letni Chińczyk z prowincji Hunan trafił na izby przyjęć z zapadniętym płucem, tym jak podczas karaoke na urodzinach znajomego przeszedł samego siebie. Mężczyzna próbował popisać się, śpiewając piosenkę znaną z wysokich tonów. W efekcie zamiast znajomych pękających z dumy, Chińczykowi popękały pęcherzyki płucne. I właśnie dlatego nie chodzę na karaoke. Nie to, że nie umiem śpiewać, po prostu dbam o zdrowie. Numer 8. W Stanach Zjednoczonych wycofano aż 150 tysięcy butelek płynu do dezynfekcji rąk po tym, jak amerykańska agencja leków i żywności stwierdziła, że za bardzo przypominają one butelki z wodą mineralną, zarówno kształtem, etykietą, jak i tak zwanym dzióbkiem. Mimo wielkiego napisu hand sanitizer, spragnieni Amerykanie najwyraźniej często nabierali się i uzupełniali płyny, tylko że nie te, co trzeba. Numer 7. Kultowy dom z Kevina samego w domu trafił na popularną platformę Airbnb. Maksymalnie 4 szczęściarzy będzie mogło wynająć dom na jedną noc 12 grudnia i odtworzyć ulubione sceny z filmu, bez którego święta nie byłyby takie same. Dom został specjalnie udekorowany na tę okazję, aby jak najbardziej przypominać plan zdjęciowy. W kącie salonu stoi już choinka, przy schodach sanki, na stole pożywny makaron z mikrofalówki. Na ścianach natomiast wiszą zdjęcia McAllisterów, choć nie wiem, co wśród nich robi ten podrabianiec z najnowszej disneyowskiej wersji. Numer 6. A jeszcze a propos domu z Kevina samego w domu, czy wiedzieliście, że Lego wypuściło nowy zestaw przedstawiający właśnie dom z Kevina samego w domu? Zestaw składa się z prawie 4000 elementów, zawiera 5 ludzików i w zamyśle przeznaczony jest dla osób dorosłych. Otwierana budowla została wyposażona w mnóstwo najważniejszych detali, takich jak pułapki, lustro, piec w piwnicy, a nawet makieta Michaela Jordana poruszająca się na kolejce. Co ciekawe, zestaw dzieli się na 24 woreczki, jak kalendarz adwentowy, dzięki czemu możecie budować dom stopniowo aż do świąt. Gdybyście byli zainteresowani, link do zestawu zamieszczam w opisie pod tym filmem. Numer 5. Jak donoszą greckie media, lekarze, którym antyszczepionkowcy płacili nawet 2000 zł za wstrzyknięcie zwykłej wody, aby tylko dostać unijny certyfikat COVID, i tak w wielu przypadkach wstrzykiwali im prawdziwe dawki. Lekarze robili to pod wpływem strachu, że zostaną przyłapani na braniu łapówki. Numer 4. Pewna staruszka z Florydy, która już od 20 lat przez pomyłkę wybierała niewłaściwy numer telefonu, w końcu poznała mężczyznę, do którego przez cały ten czas dzwoniła. Kobieta, próbując dodzwaniać się do siostry z Maryland, z jakiegoś powodu zawsze myliła numer kierunkowy i zamiast 401 wykręcała 410, łącząc się z mężczyzną mieszkającym kilka stanów dalej. Przez cały ten czas pomiędzy obojgiem zrodziło się coś w rodzaju przyjaźni. Ostatnio podczas wycieczki z okazji święta dziękczynienia na Florydę, mężczyzna postanowił zrobić kobiecie niespodziankę i odwiedził ją osobiście, chwytając Amerykanów za serce. Numer 3. Japoński producent elektroniki zaprezentował ostatnio innowacyjny monitor, reklamowany jako idealny do przeglądania social mediów. To, co go wyróżnia, to to, że jest pionowy. Jego proporcje to 7 do 32. Możecie się śmiać, ale nie zdziwiłbym się, gdyby niedługo tak wyglądała większość monitorów. Pamiętacie, jak początkowo śmiano się z osób, które kręcą pionowe filmy? Dzisiaj za sprawą TikToka i innych stories to już norma. Numer 2. Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie opracowali nową technologię służącą do wykrywania kłamstw. Za pomocą specjalnych naklejek z elektrodami urządzenie wykrywa nawet najmniejsze, niezauważalne dla ludzkiego oka drgania waszych powiek i policzków. Skuteczność metody oceniono w testach na aż 73%. Numer 1. 68-letni Filipińczyk, który świętował z rodziną swoje urodziny w parku rozrywki, pomylił prawdziwego 2-metrowego krokodyla z plastikową repliką. Myśląc, że to tylko realistyczny model, mężczyzna dosłownie wszedł do basenu z nim. Reszty możecie się domyślić. Ale pewnie zrobicie to źle, bowiem skończyło się tylko na małym dziabnięciu w rękę. Krokodyl najwyraźniej wolał kurczaki. Okej, tym dziabniętym jak wuj Stefan w wigilijną noc akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sosec z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.